Mamy komplet w maszynie startowej. Uwaga, uwaga. I gonitwa się rozpoczęła. Bardzo ładny, równy start. Cztery konie w stawce. Od razu na prowadzenie wysuwa się Dacini na drugim miejscu, akurat na trzecim Lady Zafany. I na ostatnim, czwartym miejscu galopuje Saif Shaddad. Natomiast konie są blisko siebie. Prowadzi Dacini na drugim miejscu, akurat na dwóch kolejnych miejscach. Ostatnim i przedostatnim Saif Shaddad oraz Lady Zafany. Te dwa konie galopują tuż obok siebie. Do celownika jeszcze 1100 metrów. Dacini wciąż jest na prowadzeniu. Jedną długość za nim akurat, a za akuratem Saif Shaddad oraz Lady Zafany. Konie mają jeszcze około 900 metrów do celownika. Wciąż od samego startu prowadzi Dacini. Kontroluje tempo Airball Zamudin Ulu, to on je narzucił, będzie teraz wyprowadzać na prostą finiszową, jeszcze 550 metrów pozostało do celownika. Dacini prowadzi, akurat jest na miejscu drugim Lady Zafany, na miejscu trzecim Saif Shaddad, na czwartym próbuje tam przejść Lady Zafany i wyprzedzić akurata, który jest na drugim, a wciąż prowadzi Dacini od samego startu. Dacini, akurat Lady Zafany i Saif Shaddad, jeszcze tylko 200 metrów do celownika, Dacini i akurat, po zewnętrznej Saif Shaddad się jeszcze rozpędza, Dacini, akurat Saif Shaddad, Dacini, zwycięża. Walka o drugie. Akurat i Saif Shaddad walczyli do samego końca, a stawkę zamyka Lady Zafany. Zwyciężył oznaczony numerem pierwszym Dacini, dosiadany przez Airbola Zamudina Ulu, trenowany przez Marlenę Stanisławską. Zanim walka o drugie miejsce pomiędzy akuratem i Saifem Shaddadem. Musimy zaczekać na oficjalne rozstrzygnięcie.